Serdecznie zapraszamy do rozmowy z Pawłem Danielczukiem, dyrektorem AZS Lublin. Zbliżamy się do inauguracji kolejnego roku akademickiego. Jakie zawody sportowe są planowane? Rok akademicki 2018-19 przed nami. Nie będę oryginalny, ale tradycyjnie na początek zawsze zaczynamy z zawodami z UKS-u, AZS-u. Także tak samo będzie w tym roku. Mamy kolejną już 8. edycję tych zawodów. No i liczymy na dużą frekwencję i fajne zawody, które jak co roku pod koniec września są rozgrywane, a potem najlepsi zawodnicy z tych zawodów biorą udział w ogólnopolskim finale, który będzie rozgrywany na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku. Ponadto kolejne zawody to... To oczywiście Lubelska Uniwersjada i Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. Lubelska Uniwersjada inauguruje rywalizację wśród studentów. Jednocześnie ruszamy z Akademickimi Mistrzostwami Województwa Lubelskiego. Jest to już 12. edycja. Wiadomo, że część konkurencji rozgrywanych jest w systemie indywidualnym, część w grach zespołowych. I przy tych naszych 23 dyscyplinach będziemy chcieli zachować poziom rywalizacji, jak i też organizacji tych zawodów, które nam wychodzą dość dobrze i jesteśmy doceniani za tę organizację w Polsce. Lubelska Uniwersjada to eliminację do ogólnopolskiego finału Mistrzostw Studentów pierwszego roku, który w tym roku odbędzie się na początku grudnia. Potem to już będzie z górki, bo po przerwie świątecznej planujemy organizację akademickich mistrzostw Polski. W jakich dyscyplinach jeszcze do końca nie wiemy, bo będzie na dniach rozstrzygnięcie konkursu na organizację poszczególnych imprez, ale mam nadzieję, że ze 3-4 dyscypliny będziemy mogli zorganizować. I to będzie chyba z tych najważniejszych imprez tyle. To tak idąc szerzej, lubelski AZS prowadzi różne projekty sportowe, o których tu jeszcze warto wspomnieć i wymienić oprócz tych naszych standardowych już wymienionych. Jest kilka projektów, bo jest aktywny student, który realizujemy w ramach budżetu obywatelskiego. Staramy się pomóc organizacyjnie zarówno klubom uczelnianym, jak i sekcjom akademickim. Czy też dajemy alternatywne zajęcia dla studentów w postaci pływania, czy też siłowni, czy innych ciekawych dyscyplin. Jest projekt Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego. Jest to dofinansowanie szkolenia sportowego zawodników o wysokim poziomie sportowym w dyscyplinach olimpijskich, indywidualnych. No, ci zawodnicy dostają od nas wsparcie z racji tego, że legitymują się naprawdę dobrymi wynikami, co poniekąd sprawia, że rywalizują nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale też arenie międzynarodowej. To może trochę szerzej powiedzmy o tym programie Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie. Jest skierowany do najmłodszych sportowców. Kto może do niego trafić? Znaczy nie tyle do najmłodszych, tylko do zawodników w wieku 18-26 lat będzie w tym roku, bo troszeczkę ministerstwo zmienia zasady. Są to zawodnicy reprezentujący nasze lubelskie kluby, studiujący na lubelskich uczelniach i legitymujący się minimum pierwszą klasą sportową. Oczywiście, tak jak tam wspomniałem wcześniej, muszą rywalizować w dyscyplinach olimpijskich indywidualnych i tutaj najbardziej liczną ekipą jest grupa zawodników uprawiających lekkoatletykę, pływanie tenisowe, badminton, kajakarstwo. Zobaczymy, co w tym roku uda nam się jeszcze pozyskać, jakich zawodników uda nam się pozyskać, bo w mijającym roku akademickim dołączyła do nas grupa 3 zawodniczek z ponoszenia ciężarów, 2 zawodniczki z zapasów, tak więc ciągle to się rozrasta i docelowo grupa szkolnych zawodników w tym programie ma mieć 30-35 osób. To jest takie optimum, które możemy zapewnić dobre szkolenia. Gorąco zachęcamy do przynależności do Akademickiego Związku Sportowego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.